I panie i panowie, The Raging Bull. Po długiej, długiej przerwie Paweł Wolak z nami. Witam serdecznie, Pawle. Witam wszystkich. Dobry, jak tam? No Paweł, my to możemy powiedzieć, że rodzina, dosłownie. Przejechaliśmy trochę, słuchaj, świata, trochę Europy. Spędziliśmy ze sobą naprawdę wiele, wiele godzin. Ale jesteś jedynym policjantem, z którym przyjaźnię się i mówię dalej. Mój przyjaciel, mój brat. Witam pana policjanta. Powiedz, w jakim stopniu? Ja nie jestem policjant, jestem correction officer, to że pracuję w więzieniach. No tak, ale to też policjant tam. No nie wiem, no okej, okay. to prawda. A macie jakieś stopnie? No chyba nie jesteś szeregowcem. No jestem normalny oficer, co nie? Oficer. U mnie nie ma jeszcze oficer, kapitan i potem masz DEPS, ADWs, to w taki sposób. No są stopnie. To nie jest jak policja albo jak wojsko, ale coś podobnego. Pawle, pracujesz w najcięższym oddziale, w najcięższym więzieniu. Opowiedz, jak jesteśmy przy tym temacie, do jakich przypadków dochodzi na twoim oddziale? Powiedz, z jakimi więźniami pracujesz? Jakie grupy? Czy są to gangsterzy? Jakie gangi? No u mnie, w Nowym Jorku mi się udało wejść do Max, że mam 60 lat, to jest mniej więcej gdzie tam zawsze pracuję. To jest mój dom, tak się mówi, my house, tak się mówi po amerykańsku, nie, że ja kontroluję, jestem ja i jest dwóch oficerów. Mam 30 więźniów na jednej stronie i 30 więźniów na drugiej stronie. Jestem w środku, ja tam kontroluję tam wszystko, a mam jednego oficera z jednej strony i oficera jeszcze z drugiej strony. Mniej więcej u mnie, co na Nowy Jork, jest dużo, no mniej więcej czarnych i Hiszpanów. Gangi, Bloods, jest dużo Bloods. Latin Kings, Trinitarians. A znowu Crips. Następny gang, w Nowym Jorku jest ich mało, bardzo mało. Na East Coast jest mało Crips, to oni są trzymani w innych oddziałach. To jest dziwne, to nie tak nie powinno być, ale Crips się nie miesza się z Blood, czy tam z Latin Kings, bo oni mają problemy ze sobą. Mm-hmm. Wiesz, no to mniej więcej u mnie to masz Latin Kings i normalnie Bloods. To w Nowym Jorku jest najwięcej takich gangów. Rozumiem. Powiedz mi, co zdarza się na twoim oddziale? Na przykład, czy dochodzi do tego, że jednak przemycane są jakieś przedmioty, które przypominają, słuchaj, noże? Jest troszeczkę krwi? Powiedz. To jest normalna rzecz. Normalne, że to zawsze jak szukasz, to nie jak chcesz i szukasz, chcesz znaleźć, na pewno coś znajdziesz. Pewno oni to wszystko chowają, mają swoje sposoby, to jest jak więzienie, jak wszędzie, czy w Polsce, czy w Rosji, normalne, każdy więźniej to samo robi. Niektórzy trzymają przedmioty, narzędzia, żeby kogoś skrzywdzić, no ale niektórzy trzymają, żeby się obronić, bo to jest więzienie, nigdy nie wiadomo. Na przykład teraz, w Nowym Jorku, robi się gorąco. Teraz gangi, jak wiesz, walka pomiędzy gangami jest coraz większa. To na przykład na ulicy w Nowym Jorku, co tu się dzieje, to wszystko się dzieje w więzieniu. Jedno i to samo. Wiesz, oni wszyscy się znają, mniej więcej się znają, to znaczy słyszą, że ten Blood postrzelił Latin King, to nie na ulicy. To w więzieniu, to wiesz, próbują na tak samo w więzieniu. Że biją się, Blood na Lion King. W wakacje to tak jest. Mniej więcej na moim oddziale, bo ja patrzę, ja oglądam, mam oficerów, z którymi ja pracuję, dobrzy oficerzy, są w pracy, patrzą, oglądają, zawsze są, jest spokojnie, pewno. Zdarza się, że są bitki, zdarza się, że masz tam jakiś cut, że tam weźmie noża, jakoś tam potnie. Zdarza się, ale mało. Naprawdę na razie jest mało. No wiesz, no to chodzi, no to jest więzienie, no tak będzie cały czas, zawsze tak było, zawsze tak będzie, tego nie, wiesz, możesz tego zmniejszyć, ale żeby to się całkiem przestało, no tak zawsze będzie. Rozumiem, ale powiedz mi,
bo rozmawiam z człowiekiem, The Raging Bull, 29 wygranych walk, tylko dwie przegrane, jeden remis, 19 zakończonych przed czasem. Od 3 grudnia 2011 z Delvinem Rodriguezem nie stoczyłeś żadnej walki. Powiedz, nie masz snów, nie śni ci się, że wychodzisz do ringu. Powiedz, nie ciągnie wilka w las, nie męczy cię to, że nie walczysz? No pewno, że mnie męczy. Wiesz, ja cały czas od tego czasu, nawet że nie walczyłem i próbowałem trzymać... się trzymać, żeby być, żeby się nie odzywać, żeby być cicho być. Ja zawsze w gymie tak byłem, zawsze trenowałem, zawsze, tylko teraz chodzę na boks, na zapasy, na kickboxing, na jiu-jitsu, na wszystko chodzę, ale próbowałem być, żeby cicho. Bo wiesz, tak, ja wiedziałem, że ja odpocznę ten czas, załatwię parę rzeczy, które miałem załatwić przez ten czas, pracy, wyprostować parę rzeczy, które muszę wyprostować i będę powoli wracał. No i w tym momencie powoli plan jest taki, żeby za parę miesięcy wrócić, ale nie do boksu, tylko do Mixed Martial Arts, do MMA. Pawle, powiedz mi, od 2011 roku nie jest to jakiś gigantyczny, słuchaj, rozbrat z ringiem. Twoja poprzednia walka, również tego samego roku, z Delvinem Rodriguezem, gdzie zremisowałeś, przypomnijmy, że wyglądałeś no mniej więcej jak E.T. po walce, gigantyczna opuchlizna zamykająca oko, ale ta walka została uznana walką roku 2011 roku. Stacja ESPN nadawała ją dosłownie każdego tygodnia przez okres półroczny, później to trochę spadło w oglądalności, ale jednak zostałeś wyróżniony. Powiedz mi, dalej jesteś najbardziej rozpoznawalnym pięściarzem wschodniego wybrzeża. Kończąc już zupełnie temat kryminalistów, gangsterów, powiedz, te chłopaki, ci chłopcy wiedzą dokładnie, że jesteś pięściarzem, prawda? Rozpoznają ciebie. No wiesz, niektórzy tak, powiem ci jedno, Portoryki, starsi Portoryki, znaczy ja bardzo nie mam, ja bardziej, u mnie jest dużo młodych chłopaków, ale jak pracuję w innych sekcjach, w więzieniu jest, no Portoryków jest dużo, Portoryki się naprawdę znają na boksie, na Portoryki, nawet kryminaliści, oni dużo podchodzą pode mnie ty, oni znają moje imię, pierwsze imię. I to jest dlatego, że ja walczyłem dużo na gali, jak był Miguel Cotto. Tak, tak. No to wiesz, oni mnie widzieli. Czasami mnie aż zaskaczają, bo nawet mi mówią, o, Paweł, widziałem cię w tym miesiącu w Madison Square Garden, byłeś się z tym i tym opakiem. Mm-hmm. Kurde, ja sobie myślę, to byłeś ty 4 lata temu. Tak. Skąd ty tyle, skąd to wiesz? Mm-hmm. Ale Portoryki naprawdę kochają boks, oglądają boks. Nawet ci, co są w więzieniu. Rozumiem. Paweł, kiedy rozmawialiśmy ładnych kilka lat temu, straciłeś ten zapał do boksu, straciłeś serce, powiedziałeś... Słyszę, tak. Rozumiem? Słyszę, doskonale ciebie słyszę. To tam. Okay. Powiem ci, straciłeś zapał do boksu. Powiedz mi, jak to wygląda teraz, kiedy masz wolny dzień i walczy, przykładowo właśnie Miguel Cotto. Powiedz, tak. Włączasz telewizor, kibicujesz, oglądasz, śledzisz cały czas boks? Ja śledzę, ja mniej więcej w tym zawsze siedzę. A dalej te duże walki oglądam, co nie zbieramy się z chłopakami. Zawsze oglądam duże walki. Ja nigdy nie byłem taki, żebym dużo oglądał. Ja oglądałem zawsze boks. Nie byłem tak znowu, że oglądałem każdą walkę. Ja bardziej byłem w gymie, ja bardziej boksowałem, ja lubiłem chodzić na zajęcia, na sparingi. Ale i tak, boks oglądałem. Tak samo jak przedtem. Mniej więcej wiem, co się dzieje, kto jest na którym miejscu, kto w których wagach rządzi mniej więcej. Powiedz mi, jak oceniasz ostatni występ... No, chłopaka, który tak naprawdę chyba z pieniędzmi nie wie, co robić. Oczywiście mowa o Mayweatherze. Powiedz mi, jak wróżysz jego przyszłość? Jak go oceniasz? Wiesz, dalej jest najlepszy na świecie w tej wadze. 167-154 funty. Ale mi się wydaje, że to już ostatki, ale już widać po nim troszkę lata.
Lapa, może troszkę widać po nim, ale następna rzecz, Majdana walczył jak się ma go walczyć. Ma być taki chaotyczny boks. Wchodzić szybko, bić po pasie, wszędzie. Rozumiesz? Tak się musisz z nim boksować. Musisz taką troszkę brzydką walkę z nim przeprowadzić. Ja powiem nieskromnie, słuchaj, troszeczkę w twoim stylu. No troszeczkę w twoim stylu. Ty bardziej korpusowo. Ty się skupiałeś, wchodziłeś w korpus, ale też lubiłeś, no, nieczysto zagrać, no. No to wiesz, to jest walka, tak musisz. Mayweather, przykład, Cotto się bił z nim podobnie. Też wchodził w środek i dobrze z nim walczył. Ale parę lat temu był taki Luis Castillo, Meksyk, który teraz nie walczy. Ale on też się bił z Mayweatherem. Miał dwie walki z Mayweatherem. Pierwszą walkę, mi się wydawało, że on wygrał z Mayweatherem. I bił się w podobnym stylu. W środku, trzymał go na liniach, bił go po korpusie, potem na głowę, ale był cały czas blisko i dużo uderzeń. I mi się wydaje, że on wygrał to, bo parę lat temu. Tak. Potem był rematch pomiędzy Castillo i Mayweather i Mayweather wtedy wygrał na punkty. Mhm. Ale pierwszą walkę mi się wydaje, że przegrał. I potem Cotto się podpasował potem Castillo, potem jego styl. I potem ten Majdana, ostatnia walka, tak samo jeszcze wziął jak Castillo dawniej, jak Cotto ostatnio. I naprawdę tak się trzeba z nim bić, trzeba wchodzić mu w środek i dużo uderzeń. No cały czas musisz atakować. Czy twoim zdaniem Mayweather kiedykolwiek spotka się z Pacquiao, czy ma to sens? Czy czujesz, że spotka się na przykład Mayweather ponownie z Cotto? Ja bym chciał, żeby się Mayweather stoczył z Pacquiao. Co kiedy dojdzie? Na pewno pieniądze są, mogą zarobić ciężkie pieniądze. I ma teraz sens. Naprawdę parę lat temu nie myślałem, że Mayweather przejdzie przez Pacquiao bez problemu. Ale ostatnio po tych walkach mi się wydaje, że jest czas na to, żeby Pacquiao i Mayweather się spotkali. Tak samo rematch, Cotto i ten Mayweather ostatnio, tak samo rematch był. A jest sens na te walki. Może, nie, one na pewno będą, może pod koniec tego roku, a na następny rok powinny być obie walki. Rozumiem. Czyli jednak wierzysz w to, jest to możliwość. I powiedz mi, czy dajesz im szansę? Wracając do pytania, powiedz mi, jakie dajesz szanse na pokonanie Mayweathera, na przykład Cotto? Jak będzie tak walczył, to ma dobre szanse. Pacquiao. Troszkę gorsze mi się wydaje. Od Cotto, ale jakby... Ale te szanse zawsze są, ten i ten, ale daje Cotto większe szanse niż daje Pacquiao. Kiedyś unikał ciebie Chavez Junior. Powiedz mi, jak widzisz jego przyszłość? No ciekawe, gadają teraz z nim i ten Fracz, Cole Fracz. Myślę, że Fracz będzie za mocny, za duży na CC Chavez. Chłopak zarabia pieniądze, używa ojca imię, Meksyki go lubią. Ma dobre walki, ma dobre walki na przykład. Ale żeby był najlepszym w tej wadze, to na pewno nie. Nawet w której wadze nie wiadomo jest, czy jest 160 czy 168. Tak, tak. Bo teraz przy to ostatnio to dużo waży, co nie? To nie wiadomo, w której wadze będą walczy. Ostatni z prospektów, o którego przyszłość chcę zadać ci pytanie, dla mnie konkretny. Cynamonek, Canelo. O, Canelo Alvarez. Popularny. Meksyk. Lubią go, ale nie uważam go za bardzo dobrego boksera. Zobaczymy, co się teraz będzie z tym Lara. Islanda Lara. Islanda i Lara, mi się wydaje, że ma dobrą szansę, żeby go pobić. Dobrze. Koniec pytań dotyczących twoich kolegów. Teraz tylko i wyłącznie o twojej przyszłości. Przede wszystkim powiedz mi o swojej wadze. Jaka jest twoja aktualna waga? 180 funtów. Czyli tak naprawdę jest to rekordowy Paweł Wolak. Najcięższy w swojej historii. Ale powiedz mi, jesteś cały czas w treningu, cały czas w ruchu. Z tego co wiem,
w każdej wolnej chwili nie opuszczasz sali treningowej. Nie, ja dużo chodzę. W tygodniu minimum 4 razy w tygodniu to chodzę na pewno na treningi. Czy na boks, czy na zapasy, czy zawsze chodzę. Powiedz mi, co, jak to wygląda? To znaczy pomagasz pięściarzom, pomagasz, słuchaj, wojownikom MMA, jak to wygląda? Jakim chłopakom pomagasz? Z kim trenujesz? Ja, jak na boks, mój boksing z to tam chodzę, gdzie chodziłem zawsze. A na MMA to używam 2 miejsca. Mój kolega Jamal Patterson też tam bardzo dużo mi pomaga. Albo chodzę do niego w New Jersey, albo dużo chodzę do Hendo Gracie na Manhattanie. Powiedz mi naprawdę, kiedy możemy spodziewać się wiadomości, że Paweł Wolak już niestety nie do ringu, a pojawi się w klatce? Już planuję, tak planowałem cały czas, już pod koniec września, początek października. Zależy, gdzie są show, kiedy są walki, w tym czasie. Pod koniec września, początek października. Ale mówimy o 2014 roku? W tym roku, tak. I mówisz to zupełnie poważnie? Tak. Czyli naprawdę jesienią możemy dowiedzieć się, że Paweł Wolak stoczy swoją pierwszą zawodową walkę w klatce. Dokładnie. A słuchaj, no trzymamy kciuki. Powiedz mi jeszcze, kogo odkrywasz? Z kim masz do czynienia, jeśli chodzi o młodych prospektów, zupełnie nieznanych? Może są jakieś nazwiska, które mogą zainteresować osoby, które interesują się mieszanymi sztukami walki? Powiedz mi, spotykasz jakieś talenty w klubach dalej? Nie, no, chłopaki są. Ja trenuję z paroma chłopakami. Nie będę ci mówił dokładnie imion, nie będę, ale jest naprawdę dużo młodych, dużo zapaśników. Chciałbym, żeby było więcej, dużo jiu-jitsu, chłopaki, które praktykują, ale chciałbym więcej. Będę powoli próbował od boksu ciągnąć chłopaków, żeby ze mną przyszli na Mixed Martial Arts. Ale chłopaków jest. W tych dziedzinach i teraz co się dzieje, trzeba wszystko razem do kupy brać. To nie znaczy, że nie możesz boksować, bo też dalej myślę, że powinieneś doszlifować jeden fach na 100%, to nie? Doszlifować jeden fach i potem dodawać drugie fachy. To jest bardzo ważne. Rozumiem. Powiedz mi, czy miałeś okazję... pamiętasz spotkanie z Marcinem Heldem? Pamiętasz tego wojownika Bellatoru? Powiedz mi, widzisz jego walki? Oglądałeś ostatnie wystąpienia Marcina? Nie widziałem, ale wiem, że... Nie wiem, ale widziałem, że ostatnio się walczył Bellator. Tak. Chicago, tak? Tak. To prawda. Okej, nie wiem, co się dokładnie stało. Gadałem właśnie z kimś o nim ostatnio. Może z 3 tygodnie temu gadałem o kim. Nie wiem, co się dokładnie z nim stało. No wygrał, wygrywa wszystko. Wygrał. Tam, gdzie oczywiście jest mowa o parterze, no nie ma silnych. Na Marcina nie ma silnych. Jest to, słuchaj, czyste, dźwignie, kilka sekund i jest sklepanie w matę. Ale widzę, że Marcin naprawdę poprawił się w stójce, słuchaj. Ja pamiętam, jak udzielaliście sobie wspólnie wskazówek. Także dlatego było to moje pytanie. Pawle, powiedz mi, jak będzie wyglądał twój debiut, bo na pewno już o tym dużo myślisz. Powiedz mi, czy będzie to taki słabej klasy zawodnik, czy chcesz wyjść już, no tak, z mocniejszej półki kogoś? Na początku na pewno będę musiał zaczynać, że to jest całkiem inny sport. Tak, to jest walka, ale to jest całkiem inny sport. Naprawdę nie wiem, co się, jak to dokładnie wyglądało, ale powiedzmy, jak to się mówi, agarge ma siłę. To znaczy, że muszę na początku wejść, numer jeden jest klatka, to nie jest ring, muszę wejść, no i muszę mniej więcej się poruszać, żeby się dowiedzieć, jak to wszystko wygląda. Bo trening to jest jedna strona, okay? Trening to okej, trenuję, ale walka to walka, ale wiesz, walka to co innego, no to mniej więcej muszę troszkę
nie będę od zaczyna, od kim, nie wiadomo z kim, od samej góry, tylko troszkę muszę się zaczynać troszkę niżej, tak? Oczywiście. Ja tylko zaznaczam, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, ze względu na to połączenie będziemy śledzić ciebie, słuchaj, ale powiedz mi, czy naprawdę zamierzasz poważnie myśleć o MMA? Czy chcesz w tym zostać? Czyli tak naprawdę już twoja przyszłość będzie związana z mieszanymi stylami walki. Około września powracasz do boju i później chcesz systematycznie, w zależności od tego, jak będziesz się czuł, walczyć regularnie, tak? No dokładnie, o to chodzi, co nie? Tak w boksie. Wchodzisz w rytm, co nie? I potem z walki na walkę, coraz wyżej, z walki na walkę, wiesz, już masz rytm, wiesz, jak trenujesz, goisz się, trening od nowa, przygotowujesz się do walki, walczysz, goisz, no i taki rytm, chcę wiedzieć, jak dawniej miałem, jak boksowałem. Pawle, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę, dziękuję, że zgodziłeś się na ten wywiad. Oczywiście trzymamy kciuki i powiem ci, że cały czas jesteś pamiętany, naprawdę cały czas wspominają ciebie kibice i czekają na twój powrót. Lepszy ryc niż nic, słuchaj, więc podejrzewam, że nawet fani pięściarstwa będą trzymać za ciebie kciuki, kiedy wejdziesz do klatki. Kilka ostatnich słów dla twoich fanów, specjalnie słuchaj, dla Boxer ORG. Tam wiernie jesteś wymieniany za każdym razem, kiedy mowa jest o wadze średniej. Naprawdę jesteś często wspominany. No jak zawsze, chciałem wszystkim podziękować. No czekajcie. Nie traćcie we mnie. Wracam nie do boksu, ale wracam MMA. I jak zawsze walki będą widowiskowe i ekscytujące. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Paweł. Ja tylko jeszcze ostatnie pytanie dotyczące, zawalczysz lokalnie. Jeśli będziesz walczył, będzie to Nowy Jork, New Jersey. Część tej okolicy, na pewno w tych okolicach, tak. Czyli jednym słowem, bracie, powracamy do gry i we wrześniu, gdzieś jesienią, krzyczymy The Raging Bull zaprasza nie na ring, tylko do klatki. Super. Dobrze. Bracie, serdeczności, trzymaj się, wszystkiego dobrego i dużo, dużo zdrowia. Dziękuję. Okej. Cześć. Wszystkiego dobrego. Bye.